absolwentką Uniwersytetu w Oksfordzie, która od 7 lat właśnie zajmują się pomocą aplikacji na różne uczelnie świata, nie tylko te najlepsze, tylko generalnie uczelnie na całym świecie. Edukat to jest właśnie takie miejsce, gdzie z Was może połączyć się z mentorem, właśnie takim jak Michał, i pozwolić takiej osobie dosłownie przeprowadzić ją za rękę w drodze na tą wymarzoną uczelnię. No bo wiemy, to jest ten cały proces dosyć tajemniczy, tak naprawdę nie wiadomo, co tam trzeba napisać, żeby ich przekonać i tak dalej, więc najlepiej wydaje mi się po prostu opierać się na wiedzy osób, którym już się to udało z sukcesem osiągnąć. I właśnie dzisiaj bym chciała z Michałem trochę porozmawiać o tym, jak on to zrobił, że się na to CMP odostał. Michał, jakbyś mógł się nam troszkę przedstawić, a ja w międzyczasie może uruchomię tą twoją prezentację, żebyśmy też tak poszli, wiesz, zaczęli od mięsa, że tak powiem. Dobra, dobra. To ja jestem Michał Kolb i jestem teraz studentem już drugiego roku na Sciences Po na kampusie w Reims. Pierwszy rok, jak zaczynamy na Sciences Po, to jest takie ogólne, mamy wszystko, historia, ekonomia, politologia, wszystko jest wrzucone tak naprawdę w pierwszy rok, w drugim wybieramy już naszą specjalizację i minor i właśnie od tego roku będę robił Politics and Government razem z Finance and International Trade, czyli tutaj trochę handel, finanse międzynarodowe, no i politologii. No i właśnie jestem dzisiaj tutaj na tym webinarze i chciałbym Wam opowiedzieć trochę więcej o tym, jak wygląda rekrutacja na Sciences Po. I tutaj się skupię na undergraduate i też na rekrutacji, która jest przeznaczona osobom, które nie ukończyły francuskiego bakalaurea, czyli jak macie polską maturę albo IB, to jest właśnie prezentacja poświęcona Wam. No jak zobaczycie na następnej stronie, jak możemy przejść na następną stronę. Jasne. Super, dzięki. To mamy tak, program Bachelor. Od Sciences Po mamy dwie różne ścieżki. Możemy zacząć od tego pierwszego, który składa się z 2 lat na kampusie we Francji. Potem mamy trzeci rok, który może być albo dalej studiami za granicą, albo jakąś formą stażu. No i mamy do wyboru 7 różnych kampusów. Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Poitiers, Reims i Paryż. I w zależności od tego, który kampus wybierzecie, mamy różne specjalizacje geograficzne. Czyli na przykład Dijon ma wschodnią i centralną Europę, ja studiuję w Reims na specjalizacji Północna Ameryka i Europa, no i na przykład Paryż ma taką ogólną już, ogólne zainteresowania. To jest ważne, co wybierzecie, bo różne z tych specjalizacji są prowadzone w różnych językach, albo to jest angielski, albo francuski. Więc tutaj, jeżeli ktoś się nie czuje wystarczająco komfortowo, żeby przejść przez cały proces rekrutacyjny we francuskim, potem mieć ten francuski jako wykładowy, to polecam właśnie trzymać się tych kampusów czy tych specjalizacji, gdzie macie angielski. I to jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest dual degree, czyli studiujecie 2 lata na Sciences Po i kolejne 2 lata na którymś z uniwersytetów partnerskich. Tutaj macie Columbia University, Berkeley, i wiele innych, jak widać na tym drugim polu. No ale żeby dostać się na którąkolwiek z tych ścieżek, no to trzeba spełnić pewne oczekiwania i te oczekiwania widać na kolejnym slajdzie. Dobra. Dzięki. No i tutaj Sciences Po wymienia 3 filary. 3 filary, które dotyczą oczekiwań wobec Was w rekrutacji. Pierwszy to jest Academic Excellence, czyli musicie mieć super oceny przez całe liceum tak naprawdę, plus na waszym finałowym egzaminie, który kończy waszą szkołę średnią, czyli albo to może być matura, albo matura polska, albo IB matura. Druga część to jest civic engagement, czyli musicie wykazać, że jesteście zaangażowani w różne projekty, wolontariaty, wszystkie rzeczy, które powodują, że budujecie społeczeństwo obywatelskie w jakikolwiek sposób. No i ostatnia część to International Opening, czyli tutaj Sciences Po chce zobaczyć, że wy, będąc studentami w innym kraju, w środowisku super międzynarodowym, dacie sobie radę, czyli znacie języki, macie doświadczenie z podróżowaniem, z organizowaniem różnych projektów, które wykraczają poza tą perspektywę krajową. Te wszystkie rzeczy są wzięte ze strony Sciences Po. Tutaj też są bardziej szczegółowe punkty, czyli po prostu musicie się wykazać że macie zainteresowania w nauki społeczne, humanistyczne, polityczne, że wiecie, co się dzieje współcześnie na świecie, umiecie pracować w grupie, macie critical thinking, jesteście zainteresowani tą interdyscyplinarnością i tymi wszystkimi rzeczami, więc to tak ogólnie o oczekiwaniach, ale jak zobaczymy na kolejnym slajdzie, mamy już szczegółowo wyodrębnioną
ewaluację waszej rekrutacji. Możemy przejść do czwartego slajdu. Jasne. Dzięki. No i tak, co prawda rekrutacje na przyszły rok jeszcze jej szczegóły nie zostały ogłoszone, to będzie dopiero w październiku, ale jak możemy się spodziewać, będzie miała ona tą samą formę jak od dwóch ostatnich lat. No i ta rekrutacja składa się z czterech części. Każda ma taką samą wagę i każda liczona jest na 20 punktów. Pierwsza no to są oceny, które otrzymujecie na egzaminie kończącym waszą szkołę średnią, czyli matura polska, matura międzynarodowa, czy jakikolwiek inny egzamin. I to jest na 20 punktów. Potem na kolejne 20 punktów macie wszystkie oceny, które otrzymaliście w liceum, czyli to jest wasze ostatnie 3 czy 4 lata liceum. I to jest ta część, nad którą wy prawdopodobnie pracujecie cały czas i będziecie pracować przez kolejny rok, czy dwa, czy trzy. Ale w tej rekrutacji ważna jest też trzecia i czwarta część. Trzecia to są eseje. I na kolejnej, możemy przejść na kolejną stronę, tutaj mamy bardziej szczegółowo o esejach. Te eseje składają się z trzech części. W pierwszej mówicie o waszych motywacjach, czyli pokazujecie, że wiecie, czym jest Sciences Po, wykazujecie, dlaczego chcecie się dostać na tą uczelnię. Druga część to jest esej na jeden z pięciu przedstawionych tematów. To brzmi tak bardzo ogólnie, ale chodzi o to, że macie pięć różnych tematów, musicie wybrać jeden, pokazać, że potraficie myśleć błyskotliwie, out of box, kreatywne myślenie. I to jest taki esej czysto nieakademicki, czyli tutaj wychodzicie poza tą sferę czysto edukacyjną i pokazujecie, że macie super, super writing, że potraficie super pisać. No i ostatnia część jest najbardziej podobna do personal statement, czyli tutaj mówicie o swoich zainteresowaniach, doświadczeniu, podróżach, językach i te wszystkie rzeczy. I ogólnie, ja teraz mówię to o tym wszystkim tak bardzo szybko i ogólnie, ale faktycznie, żeby napisać dobre eseje i żeby faktycznie przejść przez ten cały proces, to wymaga bardzo dużo wysiłku i warto jest mieć osobę, która przeczyta wam te eseje, przeczyta wam tą aplikację i powie, brakuje tego, to jest dobre, ale żeby to zrobić świetne, musimy zrobić jeszcze to i to. Więc tutaj zdecydowanie polecam mieć kogoś, najlepiej kogoś, kto przeszedł przez tę rekrutację, żeby wam sprawdził jeszcze raz te wszystkie eseje. No ale poza esejami, jeżeli zdobędziecie minimalną liczbę punktów, ta minimalna liczba punktów jest co roku ustalona przez Sciences Po, to możecie zostać zaproszeni na wywiad. No i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wywiad jest najbardziej stresującą częścią całej rekrutacji. I tutaj możemy zobaczyć już na kolejną część też prezentacji. Ten wywiad składa się z trzech części. Na początku robicie wstęp o sobie, może to być 5 minut było w zeszłym roku, w poprzednim było 2 minuty, gdzie opowiadacie o sobie znowu wasze zainteresowania, motywacje, czemu Sciences Po, dlaczego wy bylibyście idealnym, bylibyście albo byłybyście idealnym kandydatem, kandydatką. No i to jest taka podstawa. Potem to jest najbardziej specyficzna część całej rekrutacji na Sciences Po i dlaczego najwięcej osób poległo z tego, przynajmniej co ja rozmawiałam z ludźmi, którzy też byli na tych wywiadach, to jest analiza i komentarz obrazka. To brzmi bardzo enigmatycznie i jest bardzo specyficzne dla całej rekrutacji na Sciences Po, ale tutaj znowu musicie się wykazać taką zdolnością. Kontekstualizujecie ten obrazek, argumentujecie, pokazujecie, że macie taką wiedzę ogólną ze świata, dodajecie jakieś newsy, informacje. To jest bardzo specyficzne i chętnie bym opowiedział o tym więcej, ale to już jest temat właśnie na cały dzień, bardzo dużo pomocy trzeba osiągnąć, żeby dojść do tego poziomu, gdzie ten wywiad wychodzi bardzo super. Więc tutaj znowu zachęcam znalezienie osoby, która przeszła przez ten proces i wie, jak to wygląda, bo to jest bardzo, bardzo specyficzne. No i na końcu mamy otwartą dyskusję. No i tutaj jest tak naprawdę wymiana po prostu między osobą rekrutującą a rekrutowaną i jest po prostu rozmowa. Tutaj znowu wykazujecie się zdolnością rozumienia świata, czytacie newsy, wiecie, co się dzieje na świecie i macie otwartą dyskusję z drugą osobą. Więc tak wygląda cały proces, bardzo, bardzo ogólnie i teraz jestem otwarty
na Wasze pytania. Możemy zrobić sobie małe Q&A session. Dobra, widzę, że już jest pierwsze. Czy mógłbyś, Michał, później powiedzieć, dlaczego wybrałeś właśnie tę uczelnię? Ja wiedziałem, że chcę zostać w Europie na swoje studia i chciałem połączyć dwie rzeczy. Pierwsza to była, chciałem mieć jak najlepsze wykształcenie po prostu. Chciałem dostać się na uczelnię, która jest ma dużą renomę i tu faktycznie Sciences Po spełnia te oczekiwania, bo jest tak naprawdę drugą najlepszą, jeśli chodzi o nauki polityczne, społeczne i humanistyczne. A druga rzecz, która była dla mnie ważna, to zależało mi na dostępności finansowej. Myślę, że to jest rzecz bardzo ciekawa i ważna też dla Was, bo Sciences Po, pomimo tego, że ma tak samo dobrą renomę jak uniwersytety w Anglii czy w Stanach, to jest super dostępna finansowo. Jeżeli mi pamięć nie myli, to średnio 1/3 wszystkich studentów na Sciences Po nie płaci tak naprawdę nic. Maksymalna kwota, którą możecie płacić za rok, to jest około 13 tysięcy euro, ale tak naprawdę wraz z aplikacją na Sciences Po wysyłacie też wszystkie informacje dotyczące dochodów Waszej rodziny i na podstawie tego Sciences Po dostosowuje to, ile będziecie płacić w przyszłym roku, więc to wychodzi naprawdę bardzo dostępnie dla studentów i na pewno jeżeli chcecie mieć uczelnię, która nie sprawi, że rozpoczniecie swoje życie z ogromnym długiem, jak wiele uczelni w Stanach, to Sciences Po jest super opcją, zdecydowanie. Dobra, i tutaj widzę następne pytanie od Marka. Czy było ciężko się dostać, czy mówiłeś dobrze po francusku? No tutaj mogę dodać, że cała rekrutacja jest trudna. Tutaj nie będę oszukiwał. Jest całkiem ciężko się dostać. Ja sam znam ludzi, którzy mieli super wiedzę i super projekty za sobą, ale po prostu nie potrafili przełożyć tego na papier i pokazać tego nawet w tym wywiadzie czy na tych esejach, że powinni być studentami Sciences Po. Aczkolwiek to jest coś znowu, co można wypracować. I jeżeli macie taką osobę, która właśnie przeszła przez ten proces i wie, co jest oczekiwane na takim wywiadzie czy od tych esejów, to bardzo, bardzo Wam to pomoże po prostu. Jeżeli możecie parę razy przejść przez ten wywiad z kimś, kto doświadczył już tego, to po prostu wyłapiecie jakąś taką swobodę w tym wszystkim i będziecie wiedzieli po prostu, jak przez ten cały wywiad przejść. Jedna taka na przykład rzecz, kiedy macie tę rozmowę właśnie z drugą osobą, to dużo pytań pojawia się na temat newsów ze świata, no nie? Ale to jak wyprowadzicie tę rozmowę, będzie wpływało na to, jakie pytania Wam zostaną zadane, no nie? Czyli na przykład jak powiecie o, nie wiem, o współpracy transatlantyckiej, w jakimś momencie wspomnicie o tym, no to możecie spodziewać się, że ta druga osoba wyciągnie jakieś pytanie właśnie ze współczesnej polityki właśnie na ten temat. Więc tutaj jest, to jest wszystko do wytrenowania, do wyćwiczenia, jak spodziewać się tych pytań i tak naprawdę jak cały wywiad zaplanować pod siebie, żeby te pytania, które wychodziły od drugiej osoby, były tymi pytaniami, które sami chcecie sobie zadać. Jeśli chodzi o język francuski, no to ja aplikując na Sciences Po byłem na poziomie B2, więc było to całkiem komunikatywne i nie miałem tak bardzo problemu z załatwieniem tych wszystkich spraw po francusku. Aczkolwiek moi znajomi, którzy też studiują teraz na Sciences Po, część z nich nie znała w ogóle francuskiego i to nie było dla nich problem, żeby zacząć właśnie w RENS cały kurs po angielsku, no bo to znowu, jak wybieracie uczelnię, kampus, musicie zwrócić uwagę na to, jaki jest język wykładowy, bo jeżeli jest to język francuski, no to musicie się spodziewać, że cała rekrutacja też będzie w języku francuskim. Natomiast jeżeli to będzie angielski, to nie powinno być żadnego problemu. Sciences Po też kładzie duży nacisk na to, że w momencie, kiedy przyjedziecie, już dostaniecie się na Sciences Po, to żebyście mieli całkiem intensywny kurs tego francuskiego, żeby na koniec roku dotrzeć już do takiego komunikatywnego poziomu, więc z tym nie ma problemu na pewno.
Dobra, możemy przejść dalej do kolejnego Chyba ja to pytania. ten będę wyświetlać. Czy przedmioty, z których zdajecie maturę, mają znaczenie? To jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę my nie mamy wglądu do tego, jak przyznawane są oceny w tej całej rekrutacji. To, co wiemy, to jest to, że z tych 3-4 lat liceum, które macie, wszystkie oceny są brane razem do paki i całość jest oceniana na 20 punktów. Więc tutaj tak naprawdę nie wiemy, czy osoba oceniająca to skupia się bardziej, nie wiem, na historii, czy na włosie, czy na angielskim, czy na francuskim. Podejrzewałbym, że nie, bo to, co jest ważne we Francji i w ogóle na uniwersytetach francuskich, to jest ta culture générale, czyli że macie taką ogólną wiedzę o świecie, że jesteście, komfortowo się czujecie, prowadząc dyskusje w różnych bardzo dziedzinach i że nie macie z tym żadnego problemu. Więc jeśli chodzi o przedmioty szkolne, to ja bym starał się mieć po prostu jak najlepsze oceny ze wszystkich. I to samo się tyczy matury. Jeżeli wybierzecie rozszerzenie WOS, historia, no to na pewno osoba sprawdzająca pomyśli, no to bardziej pasuje nam niż biologia, chemia. Aczkolwiek nie odpowiem wam na pytanie, jaka jest waga do każdego przedmiotu, bo tego po prostu nie wiemy ze strony, która nam SciencesPo oferuje. Wiemy, że cały egzamin jest liczony na 20 punktów. Natomiast zdecydowanie polecałbym wybieranie takich przedmiotów maturalnych, które będą się wiązały później ze SciencesPo, bo to się po prostu przyda wam nawet na tej rozmowie. Jak studujecie WOS czy historię i macie tą wiedzę, to potem możecie ją wykorzystać w bardzo łatwy sposób na tym wywiadzie. Więc podsumowując, powiedziałbym, że całość matura jest liczona na 20 punktów bez wyróżniania wagi na różne przedmioty. Przynajmniej nie mamy takiej informacji ze strony SciencesPo, natomiast te przedmioty przydadzą się wam na wywiadzie. Jeżeli wybierzecie WOS, historia i tak dalej, to dam bardzo duże benefity. Dobra, możemy zobaczyć dalej, kolejne pytanie. Czy metody nauczania są różne poza wykładami, także debaty, prezentacje przed grupą case study? Tak, w sensie SciencesPo ma bardzo taką podejście multidyscyplinarne, czyli macie na pierwszym roku jednocześnie historię, prawo, ekonomię, politologię, socjologię i to tak naprawdę wszystko jest wrzucone do jednego worka, więc sam curriculum jest bardzo zdywersyfikowany. A jeśli chodzi o samo nauczanie, to tak naprawdę poza tym, że macie wykłady, to macie też, mówimy na to triplety, to są takie po prostu mniejsze grupy, z którymi pracujecie, w których pracujecie właśnie tak bardziej praktycznie. Macie jakieś dyskusje, musicie robić prezentacje, czyli takie bardzo, mi się osobiście bardzo to podoba, że SciencesPo nie tylko bazuje na takich teoretycznych wykładach, ale że bardzo kładzie nacisk na taką interaktywność. Macie własnych profesorów, z którymi możecie prowadzić dyskusje, pomagają wam robić prezentacje i zdecydowanie wam to wszystko pozwoli na taką progresję po prostu akademicką przez cały rok. Dobra, zobaczmy kolejne pytanie. Jesteś w stanie coś powiedzieć o aplikacji na studia graduate? To, co jest fajne w SciencesPo, to jest to, że dostając się na licencję, na bachelor, nie macie już żadnego problemu z dostaniem się na graduate. Więc jeżeli przejdziecie już raz przez ten proces, no to nie musicie się martwić o własnego mastera. No i co mogę jeszcze powiedzieć, to to, że nawet jeżeli wybierzecie w bachelorze inny kierunek niż ten, który byście chcieli wybrać na masterze, na przykład teraz na drugim roku na SciencesPo macie do wyboru Political Humanities, Politics and Government i ECOSOC, czyli ekonomię z socjologią, no i pójdziecie w tą ekonomię z socjologią, ale potem stwierdzicie, że graduate chcecie zrobić, nie wiem, prawo. No to wtedy SciencesPo nie ma żadnego problemu, możecie spokojnie wybrać sobie nieco inną tematykę niż tą, którą mieliście w undergraduate. Więc to są takie dwie super rzeczy, jeśli chodzi o studia graduate na SciencesPo.
Czy spotykasz Polaków na uczelni, czy tworzycie tam jakieś community? Tak, aczkolwiek to się dopiero stało od tego roku, bo w poprzednich latach rekrutacja na Sciences Po była o wiele inna. Była bardzo, o wiele bardziej zamknięta na studentów z zagranicy i faktycznie taka dywersyfikacja międzynarodowa zaczęła się tworzyć czy przyspieszyć dopiero od tego roku. No i teraz na przykład ja jestem właśnie na kampusie w Reims i tam mamy taką grupkę około 10 Polaków. No i tak, to znaczy wiem, że ciężko jest niektórym osobom właśnie rozpoczynać studia za granicą i faktycznie posiadanie takiej grupy osób, z którymi dzielicie ten sam kontekst kulturowy, daje wam jakąś stabilność, więc to jest na pewno super i to pomaga po prostu w rozpoczęciu studiach na uniwersytecie za granicą. Ile osób po studiach wraca do swojego kraju? Co mniej więcej robią absolwenci Sciences Po studiach? Jeśli chodzi o absolwentów Sciences Po, to tutaj jest taki stereotyp, że kończąc Sciences Po zostaje się francuskim prezydentem, bo tak naprawdę wszyscy prezydenci Francji kończyli Sciences Po, prawie wszyscy tam mamy. Macrona, Hollande, Mitterrand i tak dalej. Więc jest pewien stereotyp, jeśli chodzi o absolwenta Sciences Po. Aczkolwiek prawda jest taka, że te ścieżki są o wiele bardziej zdywersyfikowane. Wiele osób idzie w media, inni idą w dyplomację, inni idą w civil service, kultura. Także ta ścieżka jest całkiem zdywersyfikowana, aczkolwiek skupia się wokół tych Sciences Politik właśnie, czyli nauk politycznych, społecznych, humanistycznych. Ile osób po studiach wraca do swojego kraju? Tutaj nie mam statystyk i nie jestem pewny, czy Sciences Po podaje takie statystyki, aczkolwiek dużym plusem Sciences Po jest to, że niesamowicie ułatwia wam networking, więc w momencie, kiedy już raz wejdziecie w to środowisko międzynarodowe, to łatwo jest w nim po prostu pozostać. Więc myślę, że tutaj macie do wyboru zarówno opcji powrotu do kraju, jak i rozwinięcie świetnej kariery zagranicznej właśnie w tym środowisku międzynarodowym. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Jak się tam dostać? Czy jest opcja early application? Tutaj, jeśli chodzi o aplikację, to znowu jeszcze nie zostały one ogłoszone, to będzie dopiero w październiku, ale ogólny schemat jest taki, że rekrutacja zaczyna się w połowie listopada i trwa do końca kwietnia. I tutaj w zależności, kiedy zaaplikujecie i czy przekroczyliście tę minimalną liczbę punktów, to możecie dostać się na wywiad i wywiady wtedy trwają albo od stycznia do lipca, no i pod koniec lipca dowiadujecie się, czy zostaliście przyjęci, czy nie. Jeśli chodzi o opcję early application, to tutaj nie ma takiej opcji. Wszyscy mają taką samą możliwość, czyli od listopada jakoś mniej więcej do kwietnia. Dobra, możemy zobaczyć dalej, jak mamy jeszcze jakieś pytania. Właśnie chyba nie mamy z tego, co patrzę. I tak chciałam zachęcić, żeby jeszcze ktoś coś może zapytał. Ja tak szybko przeleciałem przez to wszystko. Może jeszcze jedna rzecz, którą warto podkreślić, opowiem. To jest właśnie ta interdyscyplinarność, bo wiem, że Sciences Po nie jest dla wszystkich. Mi osobiście Sciences Po bardzo się spodobało przez to, że nie do końca wiedziałem, co do końca chcę robić w życiu. Wiedziałem, że chcę właśnie pozostać w tych naukach społecznych i politycznych, ale nie wiedziałem, czy to ma być ekonomia, prawo, socjologia i tak dalej. Więc Sciences Po jest super opcją, bo właśnie na tym pierwszym roku macie lekcje na bardzo wysokim poziomie, które pozwalają wam tak zobaczyć po trochu każdej z tych dziedzin i daje wam to po prostu lepszą perspektywę potem, co chcecie wybrać na magisterkę.
Więc mi osobiście się to bardzo podobało, ale wiem, że niektóre osoby, które są przekonane na przykład, że ja chcę robić historię 100%, ekonomię 100%, że to może nie do końca się im spodobać. Więc tutaj zależy, jakie macie podejście do właśnie tej interdyscyplinarnej nauki. Dobra. Mieszkanie we Francji jako obcokrajowe, jakie wrażenia? Tutaj może warto dodać o tym, jak Francja i Sciences Po jest dostępne finansowo dla studentów. To zdecydowanie warte jest wspomnienia, bo poza tym, że czesne tak naprawdę mogą nie kosztować nic dla Was, można też zaaplikować na stypendium. Stypendium, które jest przyznawane przez Sciences Po na pierwszym roku, a na drugim roku jest przyznawane przez KRUS, czyli to jest taka instytucja państwowa. To jest jedna rzecz, czyli raz, możecie nie płacić nic za czesne, dostajecie stypendium i trzecia jeszcze super rzecz, która warta, która zdecydowanie zasługuje na wspomnięcie, to jest dopłaty do mieszkań, które organizuje KAF. To znowu jest taka instytucja państwowa. I tutaj możecie dostać naprawdę bardzo dużo pieniędzy po prostu jako taki benefit, który płynie od państwa, jako pomoc finansowa dla studentów. To wszystko sprawia, że mieszkanie we Francji jest bardzo przystępne i zdecydowanie wyróżnia się, biorąc w perspektywę te wszystkie kraje jak Wielka Brytania, Holandia, Stany i tak dalej. Tutaj naprawdę wychodzicie bardzo super, jeśli chodzi o finanse. To o tym wspomniałem. Tutaj wyprzedziłem chyba właśnie jedno pytanie, jakie mniej więcej są koszty życia, jedzenia i tak dalej. Jeśli chodzi o mieszkanie, to znowu zależy od miasta, które wybierzecie. Niektóre są droższe, niektóre tańsze. Ja mogę z perspektywy powiedzieć mieszkanie w Hels, że mieszkanie kosztuje tak mniej więcej powiedzmy od 300 do 600 euro. No i tutaj możecie dostać tą zapomogę z KAF-u. Poza tym jedzenie powiedzmy 100 euro, ale to też zależy bardzo od osoby, czy zamawiacie codziennie Ubera, czy gotujecie sobie sami. No i tak ogólnie podsumowując te koszty życia, to jeżeli chcecie studiować za granicą, to warto pomyśleć sobie nad tą Francją, bo ona daje super perspektywy. Jeśli chcecie zobaczyć taki bardziej dokładniejszy kosztorys, to on się znajduje na stronie Sciences Po. Można sobie zobaczyć. I tam są wypisane, wydaje mi się, że nawet na miasto, konkretne ceny, ile tak mniej więcej wydaje się na mieszkanie, jedzenie, ubranie i tego typu rzeczy, transport. Więc polecam zerknięcie sobie właśnie na stronę Sciences Po. Dobra, czy mogłeś powiedzieć coś więcej o dual degree? Dual degree różni się tym od tej podstawowej ścieżki, że kończąc ją macie dwa dyplomy. W tej pierwszej studiujecie tylko 2 lata na Sciences Po, a trzeci rok studiujecie za granicą, ale pomimo tego macie jeden dyplom, który jest dyplomem od Sciences Po. W tym przypadku, w przypadku dual degree, macie jeden dyplom od Sciences Po, drugi dyplom od Uniwersytetu Partnerskiego. Co różni też tą ścieżkę jest to, że w tej pierwszej płacicie właśnie czesne pod Sciences Po, czyli nawet jak na ten trzeci rok wyjedziecie sobie, nie wiem, chcecie wyjechać do Stanów, lecicie do Stanów, wybieracie jakiś uniwersytet partnerski, to kwota, którą płacicie tam za czesne, jest tą samą kwotą, którą płacicie na Sciences Po. Z kolei, jeśli chodzi o dual degree i powiedzmy, nie wiem, wybierzecie sobie 2 lata Sciences Po, potem 2 lata Berkeley, no to otrzymujecie 2 dyplomy Sciences Po Berkeley, ale też studiując na Berkeley musicie płacić już czesne, które są czesnymi tego uniwersytetu. Więc to jest taka różnica. No i też jeśli chodzi o czas, no to na dual degree macie 4 lata studiów na undergraduate, a w tej pierwszej macie tylko 3.
Czyli jest dużo fajnych aktywności dodatkowych na Sciences Po. Tak, to znaczy Sciences Po ma szeroką gamę różnych stowarzyszeń, w które możecie się włączyć. Od BDI, Bureau des Élèves, to jest taka podstawowa, która zajmuje się po prostu organizacją całego życia na kampusie. Macie mnóstwo innych, macie różne feministyczne organizacje, polityczne, jakieś biznesowe, prawne. Jest bardzo, bardzo kulturowe, jest bardzo dużo różnych stowarzyszeń i faktycznie, jeżeli chcecie się zaangażować na kampusie, to daje wam to bardzo, bardzo dużo możliwości. Ja mogę osobiście jeszcze powiedzieć, że ja jestem właśnie Bureau des Élèves i tam zajmuję się takimi rzeczami jak mental health i well-being France, więc organizujemy właśnie bardzo dużo różnych projektów, czy to związanych z świadomością seksualną, czy upewnieniem się, że każdy jest zintegrowany, że nie ma żadnych barier w projektach, które są organizowane na Sciences Po i tego typu rzeczami. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, w które możecie się sami zaangażować. Dobra. Czy mamy jeszcze jakieś tutaj pytanka? Nic już nie widzę, więc tak chciałam tylko kogoś zachęcić, że jakby co to jest ostatnia szansa. Znaczy tak właściwie to nie jest ostatnia szansa, bo w każdej chwili, jak to zawsze na edukacie, możecie się po prostu skontaktować z nami, połączymy was z Michałem i żeby już ten proces faktycznie zacząć. Bo może jakbyś Michał jeszcze chwilę nam powiedział, jak to wygląda z deadline'ami teraz. Kiedy by o tej aplikacji najlepiej było zacząć myśleć? To znaczy, tak jak mówiłem, jeszcze nie mamy deadline'ów konkretnych, one będą dopiero w październiku, ale tak naprawdę rekrutacja otwiera się jakoś w połowie listopada. Więc to, co warto zrobić przed, to jest czytać, bardzo dużo czytać różnych gazet, newsów ze świata, bo to Wam bardzo pomoże w przesejach czy przy wywiadach. No i pracować nad ocenami, na pewno nad jakimiś projektami, czy to wolontariatem. To są takie rzeczy, które trzeba zrobić teraz, albo jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i macie czas od listopada do kwietnia, tak średnio, na złożenie całej tej rekrutacji. Tutaj fajnie znaleźć sobie osoby, które pomogą Wam przy tej rekrutacji, przy pisaniu esejów i przy interview. To są takie najtrudniejsze części. No i tak, no i potem już macie, jeżeli przekroczycie tę minimalną liczbę punktów, to zostajecie zaproszeni na wywiad, który jest od czerwca, od stycznia do czerwca albo do lipca. To zależy już od roku. I najlepiej myśleć po prostu latem, już się po prostu za to zabrać, zamyśleć Dokładnie. o tym, które z nią było i tak dalej, a do października trzeba zaaplikować. Dobra, ostatnie pytanie, już nie będę tego wyświetlać, ale tylko przeczytam. Jak dużo się pracuje na SIMPO? Myślę, że to jest o tyle fajne, że Sciences Po daje Wam bardzo dużą swobodę w tym, jak chcecie się zaangażować w kampusie. Możecie spędzić cały dzień w bibliotece ucząc się i mieć najlepsze oceny, ale możecie też tak naprawdę trochę wrzucić na luz i faktycznie uczyć się, oczywiście, zaliczyć te wszystkie egzaminy, ale jednocześnie mieć czas na rzeczy poza, które wychodzą poza tę edukację, czyli czy to są jakieś projekty społeczne, czy prace, czy po prostu życie socjalne, to wszystko da się pogodzić z nauką zdecydowanie. Więc to w dużej mierze zależy od Was, od tego, jak bardzo chcecie się rozwinąć akademicko, czy chcecie to jakoś zbalansować z życiem społecznym. To jest o tyle fajne, że Sciences Po daje Wam taką swobodę w wyborze. No dobra, no to chyba to jest wszystko. Mega ciekawe, Michał, bardzo ciekawe. A czy jest indywidualne jeszcze podejście do studenta, jakbyś mógł sekundkę powiedzieć? Myślę, że ogólnie bym powiedział, że tak, bo tak jak wspominałem wcześniej, to, co jest fajne w nauce na Sciences Po, to jest to, że nie tylko mamy takie wykłady ogólne, że mamy teorie i tak dalej, ale że jest całkiem spory nacisk na tą interaktywność. I tak naprawdę do każdego przedmiotu, który macie na roku, czyli na przykład macie, nie wiem, macie ekonomię, socjologię, to do każdego z tych przedmiotów macie jeszcze specjalną lekcję,
której macie możliwość rozmowy z danym profesorem, nauczycielem. Czyli to nie jest tylko to, że macie wykład, tylko macie wykład plus praca w grupie, co jest super, bo daje wam właśnie możliwość interaktywności z nauczycielem. No i tutaj w zależności od nauczyciela możecie się bardzo rozwinąć personalnie. No to super. Dobra, znaczy jakbym ja teraz była piękna i młoda jeszcze, jak to lubię mówić, to mnie byś zachęcił, żebym tam zaaplikowała, zwłaszcza po Brexicie. Studia interdyscyplinarne to jest, kochani, rewelacyjna rzecz. Ja sama to wiem, ja studiowałam akurat ekonomię i zarządzanie i myślałam, że idę na ekonomię, o Boże, jaka to ekonomia będzie ekstra, a potem się okazało, że to mi się zupełnie nie podoba i całe szczęście, że z tego zarządzania mogłam sobie wybrać 9 czy 10 różnych modułów, które mi tak naprawdę uratowały całą tą moją radość z tych studiów. Więc to, że na SJMPL macie tyle różnych możliwych tych właśnie modułów do wyboru, to jest wielka, wielka zaleta. I miejcie to na uwadze, że to, co wam się teraz wydaje, że możecie chcieć studiować, to może wam się zupełnie zmienić w trakcie, jak się bardziej w to wgłębicie. Więc takie interdyscyplinarne uczenie, jak właśnie SJMPO, czy też w USA, tam gdzie się dopiero na drugim roku tak naprawdę coś wybiera, no to uważam, jest super opcja. Dobra, Michał, bardzo ci dziękuję. Jakby ktokolwiek miał jeszcze jakieś pytania, to śmiało możecie do nas pisać, my to wszystko i do Michała przekażemy i was też z chęcią z nim połączymy, więc tak jak już wrzucaliśmy linka, edukat.study/contact, to jest miejsce do kontaktu, albo do mnie na DM-a, jak to też wiem, że często robicie wielu z osób tutaj będących. No, dobra, dzięki wszystkim i dobrego wieczora. Wszystko będzie nagrane i będzie jutro na YouTubie. Dzięki. Dzięki, cześć.